Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest drugi odcinek z gry Far Cry New Dawn. Rozpoczynam dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyłem poprzedni odcinek, czyli no tutaj w tym budynku. Miałem pogadać z tamtą typiarą, ale to czekajcie za momencik, bo sobie coś tutaj odnalazłem, chyba jakiś quest czy coś. Okej, o, właśnie z nią miałem pogadać. So this is it. Home. Mom's right. The two of us can work together to build this place back up. Anytime you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side, Cap. You don't mind if I call you Cap, right? Captain of security just sounds, well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff over there. You should probably talk to Mom. She'll give you the rundown on what we can do for Prosperity. So much work to do. Okej. Dobra, czyli teraz mogę sobie stworzyć po prostu swoją postać, bo na samym początku, jak się kliknie nowa gra, to jeszcze można było wybrać, czy chcemy grać kobietą, czy mężczyzną. No ja wybrałem mężczyznę, to no dobra, ten byle jaka niech będzie ta twarz. Potwierdzam, no i tutaj jeszcze sobie mogę chyba co nieco dostosować. O kurde, jaki kapelusz, jak z Red Dead Redemption 2. Dobra, czekajcie, co my tutaj mamy? No spore jest do wyboru. Są też ogólnie takie przygotowane stroje. A ten w sumie wygląda spoko. Dobra, to wezmę to, ewentualnie coś tutaj może pozmieniam. Spodnie sobie zmienię na... Czekajcie, o, niech będą takie, rękawiczki niech będą, tu mi się akurat wydaje, że to wygląda ok. Co jeszcze, czapka, kapelusz mu dowalić? Nie, może niech ma po prostu standardową czapkę z daszkiem i tyle. Ok, no, chyba to wszystko. Teraz muszę z nią pogadać jeszcze. My name is Kim. I guess you could say I run things around here. I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. We thought your people on that train were gonna give us an edge. We were all gonna work together to grow things, make things. We were gonna fight back against the twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. Got a lot of work to do. Let me show you how things work around here. This is Prosperity. If we're gonna have a fighting chance against the highwaymen, the first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make Prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles, cultivate plants for health, and many other things. There's gotta be other places. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities, we need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts, where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists. People with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make Prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge, we won't be able to take Prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to their coal mine. I'd start looking there. So, that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you. They're doing as well as we are. No to mogę w końcu brać się do roboty. Okej, czyli mogę tutaj to ulepszać, tylko muszę mieć specjalistów, Thomasa Rusha tego. Dobra, bo całą tę osadę możemy sobie właśnie rozbudowywać i to jest spoko, ja zawsze lubię tego typu rzeczy, można powiedzieć. Tak ona wygląda.
Ona jest teraz moją towarzyszką, to dobrze, to niech za mną chodzi, będzie mi pomagać w walce. Tutaj jest jakiś obóz treningowy, czekajcie, luknę sobie, co my jeszcze tutaj mamy. Garaż, ale potrzebuję tego etanolu po prostu. O, tutaj jest chyba jakiś questik nawet, to zaraz, czekajcie. Tutaj jeszcze coś jest. Kartografia, ale tu wszędzie potrzebuję ten etalon najpierw zdobyć, żeby sobie cokolwiek rozbudować. Ale to będzie fajne, podejrzewam, bo ja to strasznie lubię. Tego typu rzeczy związane z rozbudową jakiejś tam bazy i tak dalej, kryjówki, jeżeli w jakiejś grze posiadamy, to ja po prostu uwielbiam tego typu rzeczy. Dobra, to zobaczmy, co ten gościu tutaj od nas chce. Heard Wade Fowler plan to start up a new Fang Center at the old church down the way. Rumor has it he met a tragic end, but there might be supplies you could recover. Okay. Co my tutaj w ogóle mamy? Talenty, czyli rozwój postaci. Podobno on jest akurat taki sam jak w Far Cry 5. Ludzie, ekwipunek mój, postać. Dziennik. Oho, fajnie, tutaj są dostępne wszystkie questy. O, to jest spoko. No i mapa, słuchajcie. To jest właśnie ta sama mapa, co mieliśmy w Far Cry 5. Poznaję to, aczkolwiek podobno jest tutaj mniejszy obszar dostępny niż w Far Cry 5. Tak na oko, no w sumie może jest trochę mniejszy. Nie, ciężko mi jest tak określić, ile dokładnie mniejszy, ale no widać, że jest to mniejszy obszar, więc no tylko, że wiadomo, całkowicie w większości zniszczony. Dobra, idziemy sobie gdzieś. Przecież nie będę tutaj cały czas w tym obozie siedzieć, i tak tutaj za długo już siedziałem. Co to jest? Aha! Dobra, czekajcie. Tutaj sobie mogę pojazdy kupować. Fajnie, żadnych na razie nie mam, ale sporo jest ich dostępnych. O, ciągnik! Powrócił z Far Cry 5. Strasznie zdezelowany, ale o tym trzeba będzie pojeździć. A ten jeszcze lepszy, kurde. Co my tutaj mamy? No, całkiem spoko są te pojazdy. Uzupełni amunicję, amunicja pełna. Dobra, nie będę się tutaj bawić. Wsiadamy na kłada i gdzie siedziemy? Ja będę chciał chyba przejąć sobie pierwszy posterunek. Gdzieś ona mi tutaj pokazywała jakiś posterunek i o, tu są te łupy. Dobra, to może skoczę najpierw na posterunek. Tu jest chyba jakiś, nie? No, a potem może po te łupy się skoczy. No, zobaczymy. Dobrze, że da się tutaj śmigać na kładzie. Że nie musimy wszędzie latać pieszo. Czekajcie, już skoro... Kurde, uda mi się go przejechać? No ja spierdzielił. Chciałem go przejechać, zawsze to jakąś skórę już bym miał. Posterunki tutaj zostały troszeczkę inaczej rozwiązane, z tego co wiem, w tym New Dawn. No kurde, prawie go przejechałem, jasny gwint. Ach, nie udało się. Tutaj posterunki są jakoś tak rozwiązane, że... Czekajcie, albo możemy jak przejmiemy go za pierwszym razem, to możemy chyba zrobić go naszym posterunkiem, albo po prostu go złupić i tam go zostawić. On potem ponownie zostanie przejęty przez wrogów, tylko że będą oni mocniejsi. No i chyba to w ten sposób będzie działać. Czekajcie, co my tutaj mamy? No skoro już tutaj jestem... Ej, to jest drugi poziom. Kurde. Dobra, dobra. Okej, pomogłem jej, więc zrobiłem dobry uczynek. Sprawdźmy. Nie, nie chciałem. A nie, dobra, jakoś przeszedłem. Okej, niech będzie. O, proszę bardzo, jakieś zębatki. Zbieramy wszystko, co tutaj znajdę, tylko... I to tyle? Nic więcej? Serio? Pokazuj mi, że jeszcze coś tutaj powinno być. Że znalazłem 2 z 3 zębatek. Ej, dzik!
Jasny gwint. No. Dobra, jest, padł. O, skóra dzika, to mi się podoba. Nie no, tu jeszcze jakieś zębatki powinny być. Gdzie one są? Nie widzę ich. A, dobra, już wiem gdzie. Tylko jak tam wejść? Czemu nie mogę tam wejść? Ja nie potrzebuję jakiejś... Jest tutaj w ogóle ta... linka z, czy coś? Bo patrz, jest kłódka i jest... No, nie mogę tam chyba wejść. Czy tutaj jest jakaś, nie wiem... Jak to się nazywa? Jakaś linka z hakiem, czy coś? Wiecie co? Być może. O, tutaj ktoś jest. Aha, czyli takie gadanie z nimi to głównie sprawia, że mogę sobie w ten sposób poznać lokację jakichś tam skrytek preperskich, czy jak to się nazywało w poprzedniej części. Ej, tu nawet samochodami da się śmigać, nieźle się trzymają jak na 17 lat po wojnie atomowej. Dobra, nie wiem, spadaj, nie chcesz wsiadać to nie, śmigaj pieszo, chyba że sobie kłada weźmie. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? O, dobra, ta skrytka jest po drodze, to sobie tam zajdziemy. Może być coś ciekawego. Ogólnie na razie bardzo cienko stoję z jakąkolwiek bronią, niestety. Przydałby się coś w końcu znaleźć. Ej, czekajcie. Chyba znalazłem miejsce występowania Rosomaka. No, czyli to działa tak samo jak w piątce. A co to jest o tamo? Ty, chodź tu! No skurczybyk! Dobra, mam go. Ale tu jest jeszcze jeden. Okej, to chyba wszystko, co tutaj było. Co jest? Do czego ona strzela? Czy jakiegoś wilka słyszałem? Nie, czy to pies? Dobra. Dziki pies. Okej, tutaj coś odwróciło moją uwagę, ale już wracam. Ja to chyba jednak wsiądę na kłada. Już tutaj wracam. Najpierw do tej skrytki może sobie... zajdę gdzieś tam. O, i to jest to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Wszędzie te różowe kwiatki. Kurde, no po prostu mi to... To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia takiego, wiecie, no... gustu, ale mi się za bardzo nie pasuje ten kolor do postapokalipsy. Ja rozumiem, że oni chcieli do niej podejść po swojemu. No ale mi to nie pasuje i tyle. Ej, ja coś kojarzę, słuchajcie. No niby ten Far Cry 5 był... miał premierę rok temu. Ale mimo to trochę już tam się z tej gry jednak zapomniało. Ale pamiętam, że był taki gość, co on miał tego typu maszynę, która... No, on z nią kombinował sporo. Okej, czyli tutaj jest rzecz, ale muszę jakoś to... jakoś tą cholerną maszynę wyłączyć. To zaraz. Super, zamknięto od środka, fajnie. Ale spokojnie, jakoś tutaj ogarnę. Oj, co jest? Ja pierdzielę. Poszedł stąd, won! Jak się kurde przestraszyłem, ja nawet nie widziałem, że tu węże są. No teraz, coś czuję, że to teraz będzie tak cały czas, że jak ja tylko wejdę do jakiegoś... tego typu małego budyneczku, je, wyskakuje wąż. No trochę mnie udziabał, przyznaję. Jak ja mam wejść do tego cholernego... O, mogę... nie. Może tędy? Moment. Aha! Mam, dobra. No to... w
Wchodzimy. Kurde, nie mam wykopionego talentu, który sprawiałby, żebym otwierał... Że mógłbym otwierać skrzynię. To czekajcie, bo ja chyba... O, mam 3 talenty, to są... Dobra, to od razu sobie coś tutaj, słuchajcie, przy okazji kupię. Tylko co? Tej kotwiczki nie miałem, dlatego nie mogłem tam się dostać. Palnik naprawczy, spadochroniarz, wędka... Jest tutaj coś... Od sejfów otwierania? Nic tu nie widzę. O, jest otwieranie zamków, kurde. Dobra, to ja sobie kupię, wiecie co sobie kupię? O to, żeby móc nieść 3 bronie naraz, bo to może być dosyć przydatne. Okej, więc no trudno, sejfu sobie nie otworzę. Tutaj coś jest, tylko jak tam wejść? Chyba, że to jest już na zewnątrz. O, dobra, jest, wyłączyłem prąd. Dobra, to muszę zapamiętać, że ten safe tutaj jest. Jak już sobie to wykupię kiedyś tam, to tutaj po prostu sobie wpaść. O, tutaj też coś było. Dobra, no to sprawdzamy, co my tu mamy. Proszę, proszę, jaki fajny schron. Okej, znalazłem skrytkę, więc wszystko, co tutaj jest, to chyba już teraz będzie należeć do mnie. No po prostu jak to się... No i znowu safe, kurde. Jak to się mówi, znalezione, nie kradzione. Okej. Czyli to chyba wszystko. No te skrytki prepperskie, jak widzicie, są dokładnie takie same jak w Far Cry 5. Niestety tutaj jest sporo tego typu recyklingu, można to tak nazwać, z Far Cry 5. Ej, tutaj jest chyba jakiś skupiec, nie? Ale chyba czy ja coś od niego chcę? Mapy z danymi wywiadowczymi? Że co? O, amunicję... Nie, amunicja jest pełna. Dobra. Nie potrzebuję go teraz. Gdzie jest mój kład? Bo ja miałem jechać i przejąć ten posterunek, ale coś mi to na razie... Wsiadasz czy nie? O, dobra. No to jedziemy. No ale tu coś jeszcze jest. No kurde, sporo jest tutaj rzeczy odwracających naszą uwagę. No ale no to dobrze. Okej, gdzie jest w końcu ten posterunek? Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś przejąć, mimo iż na razie jest trochę u mnie cienko z jakąś bronią. Mam tylko ten pistolecik i tamtą kuszę swoją. No, wyrzutnię tych pił i tyle. To chyba był głupi pomysł. No ale wiecie, tutaj ten dach jest tak zrobiony. Dobra, wysiadka. Ten dach był tak zrobiony, że ja musiałem skoczyć na kładzie. Myślałem, że jakoś mi tutaj... Że wskoczy mi jakieś wyzwanie czy coś, ale no nie, to tak jednak nie działa. Ej, na wieżę bym się dostał, ale nie mogę, bo nie mam kotwiczki. Kurde, dobra. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Postaram się na razie po cichu oczywiście, w miarę możliwości, ale to jest... To różnie może być. Najpierw to ten alarm trzeba wyłączyć. Oj, tak. Gdzie on jest tylko? W sumie to mogę nawet, wiecie, dać się zauważyć, ale najważniejsze to wyłączyć alarm i tyle. O, no i właśnie. Szybko, szybko, szybko wyłączaj. Jest, dobra. No to zaczynamy rozpierduchę. Czekajcie, panowie, nie będę tutaj was wszystkich atakować naraz. Ja sobie odejdę. O, właśnie. Ej, już ją załatwili? No chyba sobie żartujecie. Wiecie co? Może być ciekawie.
Masz. O, dobra, jest, 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 jest. Dajcie shotguna. O, pięknie, dobra. No to teraz, panowie, macie przeserane. Tak z pistoletem to się trochę bałem tam wjeżdżać i z tą kuszą, bo ona jednak dosyć, no, powoli się przeładowywała. Ale teraz, jak ja mam shotguna, to ja sobie mogę tu wlatywać na easy. A nie, to moi, kurde. Ej, jaki wytrzymały skurczybyk. O ty. Weź tu podejdź bliżej, co? Bo to jednak shotgun to... Widzieliście, jak ten shotgun się powoli przeładowywał? No to jest hit. Patrzcie. No chyba sobie żartujesz, gościu. Tak powoli? Ja coś czuję, że tutaj jest pewnie jakaś opcja, którą trzeba wykupić, żeby mieć po prostu szybszy reloading. No, no nie, to mi się nie podoba. Ale aż taki powolny, Jezu, to można zasnąć. Gdzie oni są? Gdzieś tutaj mi się pochowali. Chodźcie tutaj, panowie. A tu jesteś, dobra. To wszyscy? Nie, jeszcze tutaj jest jakiś. Z RPG-iem skurczybyk stał. Dobrze, że zauważyłem go pierwszy. No i posterunek przejęty. No nie było to trudne, no bo to goście byli na pierwszym poziomie. Tu jest mój bohater, oczywiście niemy. Znowu tutaj mamy niemego bohatera, niestety. Wyzwoliłem bez alarmu, ale niestety nie miałem takiej sytuacji, że nie dałem się wykryć, ale ciężko by było, bo wiecie... O, etanolu trochę zdobyłem, dobrze. Ciężko by było, bo... Jest taka sprawa, że nie mam na przykład pistoletu z tłumikiem albo łuku czy coś, więc... A to by się przydało. Dobra, posterunek przejąłem, więc... Teraz należy do mnie, mam tu teraz... Punkt szybkiej podróży, ale wymagana jest wyprawa. A, bo wyprawy to jest coś nowego tutaj w tym New Dawn. Ale to wam na pewno pokażę w jednym z najbliższych odcinków. Jeszcze sobie tylko... O, znowu save. Popatrzę, poszukam, zobaczę, co my tutaj mamy. Tutaj zawsze można pewnie coś znaleźć. O, jakieś wyzwanie jeszcze ukończone, fajnie, fajnie. A czy nie za te... O, dobra. Właśnie, chyba te talenty się dostawało za wyzwania. A nie, ten save... Ja chyba chcę ten save teraz, żeby móc ten save otwierać, to sobie muszę jeszcze chyba z dwa talenty zdobyć. Czekajcie, bo tutaj patrzę, że mogę sobie broń chyba trochę ulepszyć. Lub też kupić, nie, skrafcić. Aha, no tak, tutaj nie mamy kasy, tylko, no bo w końcu to postapo, po co komu kasa? Tylko liczą się materiały. No to skoro już tutaj jestem, mogę sobie to jakoś ulepszyć? W ogóle, nie, moment, bo tutaj... Jak ulepszyć? Da się w ogóle ulepszyć? Jakiś pistolet czy coś? Zamontować mu tłumik na przykład? Ej, bez kitu. No nie mówcie, że się nie da. To bieda straszliwa, naprawdę. W ogóle to nie chcę shotguna, ja to bym sobie o jakiś karabin stworzył na przykład. I tak się bardzo dobrze składa, że mam... Potrzebne materiały. Nie, te bronie to są na wyższym poziomie. O, ten karabin sobie skrawcę. I zastąpię nim shotguna. Ale nie mogę tutaj go jakoś edytować, w sensie, żeby sobie jakiś celownik założyć, czy coś, nie wiem, tłumik? Chyba nie da, chyba mamy tutaj przygotowane zestawy i tyle. Trzeba sobie, jak chce się coś z celownikiem, to trzeba po prostu kupić. To trochę lipa. Jak się tutaj strzela? No, tak samo jak w Far Cry 5, tutaj chyba się to za bardzo nie zmieniło. Okej, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!